Witam wszystkich bardzo serdecznie. Niedawno sobie rozmawialiśmy z Karoliną Tokarczyk o tenisie stołowym tutaj w regionie Żywca i w samym Żywcu. Dzisiaj naszym gościem jest Adam Kurczak, z którym sobie też porozmawiamy o tenisie stołowym. Witaj, Adam. Witam cię, Soku. Adam na co dzień jest zawodnikiem trzecioligowego klubu Lux Węgierska Górka. Adam, powiedz, bo troszeczkę głośny jest o was teraz, w tym sensie, że się o was mówi. Jak ten powód jest najbardziej zasadny? O waszym ewentualnym przyszłym awansie do drugiej ligi. Co z tym awansem? No tak, no mamy dwóch nowych zawodników, Dawida Kurowskiego i Adriana Myszewskiego, którzy wzmocnili nasze szeregi. Nie zapominajmy o Bogusławie Madeju, Marcinie Madeju, którzy teraz też dołączyli z KUS. No i mamy naprawdę mocną pakę, aby wejść do drugiej ligi. Mhm. Plus też nasza stara gwardia Luxu, Marek Glach, Mateusz Szczul. Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy weszli, prawda? Wszystko jest na dobrym kierunku. Powiedz mi tak, bo sukces każdej drużyny mierzy się niewątpliwie jakością zawodników, jakość każdego zawodnika. Co mam tu na myśli? Że każdy coś innego, fajnego, regionalnego reprezentuje. Macie taki zespół, gdzie każdy coś wnosi indywidualnego od siebie? Pewno. Myślę, że każdy ma, każdy, w ogóle każdy człowiek jest indywidualnością, a w sporcie to jeszcze bardziej widać, więc każdy coś oddaje od siebie. Jeden jest zabawny, potrafi, gdy jest ciężki wynik, dobrze człowieka podpowiedzieć, nastroić do następnego seta, do walki, zmotywować, dokładnie tak. Każdy ma coś w sobie innego, co po prostu pozwala tworzyć dobrą drużynę i naprawdę w tym roku jest super paka i cieszę się z tego, że jest jak jest w tym roku. Dokładnie tak, powiedz mu. Ale temat awansu, prawda? On się gdzieś zawsze rodzi, to jest jakiś cel. Ale no, on się nie urodził tu i teraz, prawda? Bo to powstało dziś wcześniej, jakbyś tak dwa zdania powiedział o początkach tej myśli, tak? Bo gdzieś to się zaczęło, tak? Myślę, że głównym sprawcą naszego awansu, pomysłem na ten awans jest przejście Bogdana Matej do nas, do drużyny. Pamiętam na początku tamtego sezonu, gdy weszliśmy jako Beniaminek do trzeciej ligi, to powiedział nam, że jak się utrzymujemy, to do nas przyjdzie, no i przyszedł. Ze sobą z dwóch zawodników sprowadził, więc myślę, że on był takim głównym, że tak powiem, inicjatorem tej akcji Lux Węgierska Górka wchodzi do drugiej ligi, prawda? Myślę, że to on. No ale też nie można zapominać o wszystkich z Luxu, którzy, no, tak jak mówię, no, 3-4 lata temu, prawda, Tomasz Madej, nasz trener, wszystkich wyzbierał po 5-letniej bodajże przerwie i zmotywował nas wszystkich do grania. Zrobiliśmy znów drużynę, klub powstał, zebraliśmy pieniądze, wszystko i powoli z każdym rokiem to nabierało kolorów, aż do teraz, że mamy ten cel, drugą ligę i możemy o takie coś powalczyć. Mamy fundusze, mamy wszystko, żeby ten cel po prostu osiągnąć, prawda? Mhm. Powiedz mi tak, bo zawodnicy to jedno, wokół zawodników zawsze jest kierownictwo, trenerzy, którzy też o to dbają. Jaka jest ich teraz rola? Jak bardzo wam pomagają? No rola jest duża. Nie da się ukryć. My wchodzimy na salę, mamy trenować i robić wyniki i tyle. Myślę, że poza grą jest dużo formalnych różnych rzeczy, które trzeba ogarnąć. O tym się nie mówi. I dlatego szacunek dla naszego prezesa Andrzeja Piliowskiego, bo tak jak w życiu bez pieniędzy nie rusz. Dokładnie. Dla wiceprezesa Matuszewskiego Mirosława, no i dla naszego trenera Tomasza, prawda? Że zajmują się tym, że nas ciągli, znów zmotywowali i naprawdę dają radę w tym wszystkim, w tym naszym klubie. No bez nich by na pewno tak nie było, więc jest naprawdę super, że są takie osoby, że to jakoś ogarniamy. Musimy też powiedzieć o jednym, bo w waszym temacie, w temacie tenisa stołowego, macie teraz duże wsparcie ze strony władz samorządowych, czyli właściwie tak naprawdę teraz wszystkie karty w waszych rękach. Teraz trzeba iść po tą drugą ligę, prawda? Jak na to patrzysz? No wiadomo, za wynikami pójdą sponsorzy, pójdą tak powiedzieć władze. No i cóż, trzeba zrobić wynik. I tak teraz na tą trzecią ligę dużo osób się z nami zainteresowało. I to jakoś chce ciągnąć, chce pomagać. Ale tak mówię, gdybyśmy udało nam się wejść do tej drugiej ligi, to dopiero by się wiele ludzi zaangażowało w to i jeszcze więcej by młodzieży zaczęło uczęszczać na treningi. No, bardziej by to było takie rozpowszechnione u nas w regionie. Choć i tak twierdzę, że nie jest źle, prawda? No bo sobie, tak jak mówisz, prawda? Kwestia młodzieży.
Ta młodzież musi mieć jakiś wzór, prawda? Wy w tym momencie jesteście na najlepszej drodze, żeby pokazać innym, że też mogą coś ze sobą fajnego zrobić. A chyba najlepszym przykładem w tym momencie, który też pociągnąłby całą masę innych młodzieży ze sobą, jest trenujący z wami Mateusz Dalek, prawda? No, dokładnie, Sławku, dobrze zaznaczyłeś. No, to jest nasza perełka. Zrajcie, Mateusz Dalek. No, chłopak ma niesamowity talent, naprawdę. Gra na to, co on trenuje i gra na miarę jego możliwości i wszystkiego, co mamy do zaoferowania. Gra super, gra świetnie. W minionym weekend się odbyły zawody, pierwsze Grand Prix Polski. Zajął miejsce od 20 do 24, miał naprawdę wielką szansę na czołową 16-15 tam. Super, no naprawdę ogarnia sprawę chłopak i myślę, że jeśli my go dobrze nie poprowadzimy, to na pewno ktoś go zauważy i jeszcze go pociągnie na lepszy poziom, ale naprawdę daje chłopak radę. Nie możemy nie powiedzieć o tym, bo to były zawody ogólnopolskie. Na tych zawodach było zawodników w liczbie? Ponad 100, bo i to na najlepszych województw. Cała najlepsza czołówka młodzików. No z tego kraju, prawda? Więc to jest mega wynik tak naprawdę, prawda? No, 20 miejsce, to naprawdę to rokuje bardzo dobrze. Jesteśmy teraz przy temacie młodzieży, prawda? Sport jako narzędzie do tego, żeby młodzież coś mogła zrobić, a nie schodzić na złą ścieżkę. Powiedz mi, bo ja ostatnio czytałem artykuł w internecie pod takim bardzo fajnym tytułem: tenisowy sport dla geniuszy. Czy możesz się z tym zgodzić? Zdecydowanie. Większość nas postrzega jako chłopaków odbijających na świetlicy, nie ruszających się. Zawsze wszyscy mi mówili, gdy grałem, trenowałem, a tam tenisowy czy ping-pong, to tam rasz pingla, co tam, nie ruszasz się, nic. Chłopcy tam grali w jakiś A-klasarz, w piłkę nożną, to w ogóle. Ping-pong w ogóle był strasznie źle postrzegany, a to jest moim zdaniem błędne zdanie, bo jest ciężką dyscypliną. Nie chcę nikogo nawracać, ale jedną z najtrudniejszych i myślę, że po części dla geniuszy jest, bo też rozwija ciało, umysł. No naprawdę, tak jak mówiłeś w tym artykule, było bardzo to dobrze opisane przez wielu specjalistów, no, że do łatwiej to ten sport na pewno nie należy. Gdybyśmy w tym momencie na przykład rodzicom, którzy nas być może teraz oglądają, to daję taką małą podpowiedź. Zapiszcie swoje pociechy do klubu, żeby uprawiał tenisowy. Dlaczego? Tam napisano, że ten stołowy sprawia, że dziecko szybciej, lepiej, łatwiej się uczy. Tak, to też prawda. Dokładnie, taka jest prawda. Rozwija się koordynacja ruchowa, wszystko się dzieje normalnie szybciej niż przy jakiejś innej dyscyplinie. No, reakcja na ruch przy tym się stołowym jest bardzo mała. To są ułamki sekund na jakąś reakcję, więc na pewno to w czymś pomaga i kondycyjnie, i zwłaszcza wytrzymałościowo ten stołowy jest bardzo ciężką dyscypliną. Właśnie mam paru kolegów, co grało zawodowo w piłkę nożną i później zaczęło próbować grać z tenisa stołowego, prawda? I stwierdzili, że to nie ma mowy nawet, że bardziej się męczyli przy tenisie, prawda? Więc no, wielu się nawróci na pewno, mam nadzieję. Bo też nie możemy o tym nie powiedzieć, bo na przykład tenis stołowy jest też obecny w dyscyplinach sportowych niekoniecznie związany z taką aktywnością, jaką my mamy, bo znany prawie wszystkim ludziom w Polsce, chociażby Witalij Kliszko, też trenuje między swoimi starciami na ringu, walkami tenis stołowy, prawda? I to jest ciekawe. No właśnie, zawsze mówił, że pomaga mu to w przygotowaniach i zawsze trenuje ze swoim trenerem przed jakimiś walkami w tenisa stołowego gra. Właśnie nawet raz widziałem z czołowym zawodnikiem reprezentacyjnym, jest Patryk Bowman, coś tam trenowali ze sobą, więc na pewno mu to pomaga, skoro tak na to tylko przywiązuje uwagę, prawda? Dokładnie tak. Powiedz mi, Adam, w ten sposób zaczęliście sezon, jak myśmy teraz na chwileczkę rozmawiali o waszych rozgrywkach. Przeskakujemy na sekundę rok temu. Teraz macie zwycięstwo. Tak. To piękne uczucie, prawda? Bo chyba rok temu było trochę inaczej. No, rok temu męczyliśmy się bardzo w barażach. Udało nam się, weszliśmy do trzeciej. No, inaczej to wyglądało. No. Myślę, że rok temu zapłaciliśmy przysługi aptecowe i teraz już będzie na pewno lepiej. Co mieliśmy wygrać, to żeśmy w tamtym roku wygrali. Co przegrać, to przegraliśmy. Może się tam dało coś lepszego ugrać na pewno czasem.
ale myślę, że po prostu ten sen miał tak wyglądać, jak wyglądał. No, nie chciałem nic więcej wyciągać wniosków od tamtego sezonu, jakichś tam wyników. No, tak miał wyglądać po prostu. Teraz już są nowe perspektywy, i poznaliśmy drużynę i w ogóle całkiem inny sezon w ogóle. Okej. Powiedz mi tak, zwycięstwo. Jest takie fajne uczucie, bo większość z nas mimo wszystko lubi zwyciężać. Jak zwyciężamy, wygrywamy, wszystko jest fajnie, jak przegrywamy, wszystko boli. Ale mimo wszystko jest lepiej wygrywać, prawda? Zdecydowanie. Choć niekiedy porażki dają dużego kopa. Wielu takich było sportowców, że byli na szczycie i dzięki porażkom wszyscy krytyka na nich, media, całe kraje, w ogóle tak, naszym Andrzejem Gołton i z innymi sportowcami, wszyscy kurde na nich. Ale porażki dają niekiedy kopa i jeszcze bardziej motywują do działania i do pracy. I moim zdaniem to jest nieodłączny element sportu, że trzeba czasem troszkę zejść niżej, żeby jeszcze wyjść wyżej, prawda? Ja to tak przestrzegam. I my chyba mimo wszystko zapominamy też w życiu o tym, prawda? Że, bo cokolwiek się czegokolwiek nie uczymy, prawda? Musimy zawsze jakiś błąd popełnić, ale nie traktować to jako kategorii błędu, ale coś ma nas to nauczyć czegoś, dokładnie, prawda? Dokładnie. Człowiek uczy się na błędach. Lepiej bym tego nie mówił po prostu. I tak samo w sporcie jest. Każdy przegrany mecz czegoś nas uczy. Każda wygrana też nas uczy, bo po prostu wyciągnęliśmy wnioski z przegranych, więc uzupełnia się to. Ale na pewno jakaś porażka życiowa i tam sportowa jest potrzebna w moim zdaniem w życiu, żeby być lepszym człowiekiem i też sportowcem, prawda? Więc gdybyśmy sobie takie górnolotne wnioski wyciągnęli, jakbyśmy mieli się trochę życie nauczyć, uprawianie sportu, możemy się z tym zgodzić, ale? Myślę, że ja najbardziej tak. Sport nas nauczy chyba wiele, tak? Zwłaszcza pokory. Zwłaszcza pokory i nie chodzenia z zadartym nosem, bo to, co trzeba na treningach wypłacić i swoje zrobić, to kto trenuje różne dyscypliny, to wie. I później też się jest moim zdaniem człowiekiem w życiu, prawda? Bo jest też coś takiego, Adam, nie ukrywam, ja też uprawiam tenis stołowy, tak? Nas, ludzi sukcesu, w ogóle ludzi sukcesu, ludzie zawsze tak postrzegają dopiero na samym końcu, wiesz, ludzie nie widzą tego, ile ty musisz na treningach czasu poświęcić, po to wydać, skwasić się z powodu bólu, prawda? Ale mimo wszystko to jest nasz wysiłek, nasz ból, doceniamy to z czasem, prawda? Oj tak. No, nieraz tak miałem, że niekiedy już po tej przerwie, prawda, że stwierdziłem, że nie, wszyscy już tak daleko poszli i wyprzedzili mnie koledzy, z którymi grałem, że byłem na nich poziomie wręcz nawet lepszy od niektórych, a teraz są o 2 klasy, czy lepsze ode mnie. Myślałem sobie, że już tym rzucić, ale gram dalej. Sport też przyjemność, zabawa, radość, hobby, prawda, więc rywalizacja rywalizacją, ale też przyjemność z tego trzeba korzystać, prawda. Więc ja to tak postrzegam. Także sami widzicie, tenis stołowy może być drogą przez życie, może być elementem naszej pasji. Jakby nie było, warto było uprawiać z kilku powodów. Między innymi po to, żeby poznawać coraz więcej ludzi, po to, żeby sprawdzać się w rywalizacji z innymi, ale po to też, żeby mieć entuzjazm w życiu, żeby mieć coś, co przynosi fajne. Myślę, że następnym razem spotkamy się z kolejną osobą, która uprawia tenis stołowy z regionu Żywiecczyzny i poznamy kolejne aspekty tej dyscypliny sportu. Bardzo Wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do widzenia, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję.